3, 2, 1. Szymornik. Czyli Szymon Majewski w Radiu SK. Radiu SK. Ja zmieniłam opony wczoraj. A, nie żartuję. Znaczy nie sama, ale zmieniłam. Przepraszam, czy nie powinno być tak, że ty w ramach pewnej tygotuj serwisu zmieniasz opony również Szymkowi, który z tobą rano... Szymon, zaczynasz ostatnio coś jakoś bardzo... Naprawdę. Ilość maili od słuchaczy pod tytułem niech ten pan pani nie przerywa oraz niech nie będzie taki niemiły, drastycznie wzrosła, przestań, naprawdę. Daj spokój, sama je piszesz. Oczywiście. Sama je piszesz. W przeciwieństwie do ciebie umiem. Oczywiście. A twój chłopak ci dyktuje. Słucham? A twój chłopak ci dyktuje. W sensie w tych trudnych sprawach? Nie, w tym, że piszesz. A ty wracasz do tych maili. Tak. Kurczę. To jest naprawdę do leczenia. Słuchajcie, miło nam będzie. Wiesz co przeczytałam dzisiaj? O tym nie wiedziałam. Nie, proszę ciebie. Nowy budynek Sejmu będzie. Nie, naprawdę? Naprawdę, muszę ci o tym powiedzieć. Ale to był niesamowite. Ten, który miał być budowany obok kolumny Zygmunta. Nie, tak, właśnie najbliżej nie. Królów. Nie, nie, nie. Uważaj tak. Na jakiej ulicy. Muszyńskiej. Joanna Mucha. Ojej. Czyli Szymon i Iga. Radio SK. Radio SK. Wielkimi krokami zbliżają się igrzyska w Soczi. To już w 2014 roku. Słuchajcie, okazuje się od 6 października, gdy ogień olimpijski przybył do Rosji. No jednak znowuż ten ogień w rękach Rosjan to jakaś dziwna sprawa. 44 razy zgasł. No, co najmniej. Ale wiesz, kto jest producentem? To mnie bardzo rozbawiło. No, tajne zakłady zbrojeniowe w Rosji. Tak, zastanawiam się, czy tajne zakłady zbrojeniowe powinny coś w ogóle robić jawnie, a poza tym informować, że są tajne i przy okazji zajmować się ogniem. To dziwne. Znaczy wiesz, okej, okay, to po pierwsze, a po drugie to chyba źle o nich świadczy, jeśli ten ogień gaśnie 44 razy. Tak, 44. Od czasu do czasu trudno im tą tajność, wiesz, zachować, jakoś tak rozumiem. Zachować. Poranek numer 1 w Polsce.